W sobotnie przedpołudnie życie w naszym mieście zamarło. Wszyscy przed ekranami telewizorów śledziliśmy tragiczne wiadomości docierające do nas spod Smoleńska. W tym samym czasie Olkuszanin, poseł na Sejm Jacek Osuch, w Lesie Katyńskim oczekiwał na osoby, które nigdy nie dotarły. 70 lat temu w Lesie Katyńskim zamordowano całą elitę polską. Oficerowie, profesorowie. To tym ludziom chciałem oddać cześć. To tym ludziom tam pomordowanym ta cześć się jak najbardziej należy. Pamięć, hołd. Ja osobiście traktowałem to jako pielgrzymkę. Tak. Pamięć pomordowanych. Abym również mógł przekazać pokoleniu następnemu, pokoleniu następnemu odczucia, jakie w tamtym miejscu miałem. No niestety okazało się, że teraz będzie Pan mógł przekazać całkowicie inne odczucia z tamtego miejsca i z tamtego czasu. W jakich okolicznościach i jak Pan dowiedział się o tym, co się stało? W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości katyńskiej, bo dostawaliśmy informacje od naszych rodzin, będących tutaj w kraju, że samolot prezydencki uległ awarii podczas lądowania. Jedna informacja, tak, potwierdzone. Druga informacja, tak, potwierdzone. Przyszedł moment, telefony przestały działać. Akurat po chyba 15 minutach mój telefon zadziałał. Zadzwoniłem. Małżonka stwierdziła, słuchając radia, że o niczym takim nic nie wie. Nic takiego nie miało miejsca. Zresztą to jest niemożliwe, żeby coś takie miało, takie zdarzenie miało miejsce. Ja mówię, idź na górę, zobacz, włącz telewizor, zobacz, bo prawdopodobnie na pasku idą wiadomości. I rzeczywiście w tym momencie puściłem telefon na głośno mówiący. Informacja się potwierdziła. Kto stał wtedy obok Pana? Parlamentarzyści. Parlamentarzyści, moi koledzy, w milczeniu, z niedowierzaniem, ze łzami w oczach. Nie wierzyliśmy. Nie wierzyliśmy jeszcze przez dosyć długi czas, nie wiem, 15-20 minut, nie wierzyliśmy, że takie zdarzenie w ogóle mogło mieć miejsce. Samolot prezydencki, obca ziemia, Katyń, 70 lat po tamtej tragedii. Ten ogrom zdarzenia. A czy nie miał Pan wtedy takiego odczucia, że chciałby Pan jak najszybciej wrócić do kraju i być ze wszystkimi, być w Polsce? Pani redaktor, tamten czas, tamta chwila, kiedy się potwierdziło rzeczywiście, że to zdarzenie miało miejsce, to tak jak każdego z nas odczucie jest natychmiast wracać do domu. Natychmiast wracać do domu. Nie pamiętam tu dokładnie to kalendarium, można by to sprawdzić, ale prawdopodobnie była to gdzieś godzina 14:50, 15 z groszami. Już wracaliśmy do kraju. Polska delegacja nie wróciła w komplecie do kraju. Kogo z tych osób Pan najbardziej będzie Panu brakowało? Tak, na pewno będzie mi brakowało przede wszystkim prezydenta. Tym bardziej, tak jak mówię, że kilkakrotnie wraz z małżonką, z córką przebywaliśmy. Na zaproszenie pary prezydenckiej. Ze szczególnym, w zasadzie, ja wszystkie te osoby znałem. Ja wszystkie te osoby spotykałem na korytarzu. Na korytarzach sejmowych, w kancelarii prezydenta. Całe Biuro Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem pana ministra Szczygły, który był wcześniej moim kolegą sejmowym. Siedzieliśmy parę
parę ław od siebie. Niejednokrotnie żeśmy też rozmawiali o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach udziału wojsk polskich w misjach zagranicznych. Pan Władysław Stasiak. Będzie trudno wykasować nazwiska tych osób ze swojego telefonu? Na pewno się nie wykasuje. Ci ludzie są w sercu moim. Przywiózł pan z Katynia kilka rzeczy, które no w tym momencie są w zasadzie historycznymi pamiątkami. Co pan zabrał ze sobą stamtąd? Pamiątki. Przede wszystkim przemówienie prezydenta, który chciał przemówić do uczestników uroczystości. Do uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Szanowni przedstawiciele rodzin katyńskich, szanowni państwo, w kwietniu 40 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. Te słowa miał powiedzieć prezydent. Do nas, do narodu. Już nigdy ich nie wypowie. No to przemówienie w kontekście tych wydarzeń sobotnich miało zupełnie innego znaczenia już teraz. Tak. A co jeszcze pan ze sobą zabrał z Katynia? Znamiennym jest, są te dwie oto tutaj karty z nazwiskami posłów, którzy mieli być na tej uroczystości. Był taki moment, że żeśmy się dowiedzieli już tam na miejscu, że nikt nie przeżył. To wszyscy pytali, kto był. Kto był w samolocie, kto był w tej delegacji. Bo wiedzieliśmy, że no wiadomo, prezydent, prezydentowa, ale mieli być również przedstawiciele innych klubów parlamentarnych, mieli być przedstawiciele duchowieństwa, mieli być przedstawiciele wojska z generałem Gongorem, szefem sztabu generalnego. I oto ja mówię, przecież nawet nie szukajmy nigdzie listy, popatrzmy na te stołki. Popatrzmy na te stołki, na których były przygotowane miejsca z rezerwacją. Przeżycie, które dzisiaj, jak pomyślę o tym, nie jestem w stanie opisać, nawet co ja wtedy czułem. Nie jestem w stanie tego opisać. Panie pośle, wszyscy politycy, którzy słyną właśnie z tego, że mają mocne charaktery, są twardzi i nie byli w stanie skomentować tej sytuacji do dziennikarzy, płakali. Pan też płakał? Tak, tu pani ma rację. Ja do dzisiaj, jeżeli mówię o tych poległych tam osobach, łzy w oczach stają. Prezydentowi Rzeczpospolitej, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu nikt nie dorówna. Niejednokrotnie wyszydzany przez przeciwników politycznych. Przez media. Przez media. Państwo wczoraj żeście widzieli przy trumnie. Wszyscy ci, którzy wyszydzali, podchodzili do tej trumny. Żegnali. Uklęknęli, żegnali. Dla mnie to jest... Wiele mówi się teraz w mediach o pojednaniu polityków, o tym, że powinniśmy zapomnieć o podziałach. A czy wydaje się panu, że ta zasada też przełoży się na tą politykę na najniższym szczeblu, na tą politykę lokalną? Dla dobra tej społeczności lokalnej powinniśmy się wszyscy porozumieć. Powinniśmy wszyscy działać wspólnie. To nie tylko w obliczu tej tragedii, ale tak powinno być zawsze. Tylko pytanie jest jedno. Na jak długo
takie deklaracje będą aktualne. No właśnie, jak długo?